Bez tfu sol. Jakość kompostu. Witam, jestem Jacques. Jestem badaczem w FIBL i prowadziłem badania nad jakością kompostu i jego zastosowanie przez ponad 30 lat. Dzisiaj pokażę Ci w tym filmie, jak ocenić jakość kompostu za pomocą prostych metod. Ma to na celu określenie, do której aplikacji można użyć kompostu. Mam tutaj próbkę kompostu. Bardzo ważne jest, aby próbka była jednorodna, aby reprezentowała całą pryzmę kompostu, dlatego próbki należy pobrać z całej hałdy, a następnie dokładnie wymieszać przed analizą. W celu scharakteryzowania jakości kompostu rozważę dwa czynniki. Po pierwsze, używam prostych pomiarów chemicznych do analizy parametrów zmieniających się podczas procesu kompostowania, takich jak pH, zasolenie i różne mineralne formy azotu, którymi są jony amonowe, azotyny i azotany. Po drugie, wykonuję biotest przy użyciu roślin, a dokładniej rzeżuchy, aby zobaczyć reakcję tych roślin, gdy wejdą one w kontakt z kompostem. Dla prostej analizy chemicznej wykonuję dwie ekstrakcje. Pierwszym jest woda destylowana do pomiaru zasolenia i pH kompostu. Drugą ekstrakcję przeprowadza się za pomocą chlorku wapnia do pomiaru i ilości azotu mineralnego w formie amonowej, azotynów i azotanów w kompoście. Do tej kolby dodaję 500 ml wody. Następnie dodaję 50 g kompostu do kolby z wodą. Następnie dodaję 500 ml roztworu chlorku wapnia do drugiej kolby. Do tej kolby dodaję również 50 g kompostu. Zamykam szczelnie kolby i umieszczam na wytrząsarce na 1 godzinę. Teraz wytrząsam dwie butelki z 50 g kompostu w 500 ml wody lub chlorku wapnia przez 1 godzinę. Wartość pH i zasolenia EC kompostu mierzy się bezpośrednio w zawiesinie wodnej. Jest to metoda stosowana w Polsce. Zasadniczo wartość pH świeżego kompostu wynosi od 8 do 8,5, a dojrzałego kompostu od 7 do 7,5. Teraz filtruję wyciąg do następnej analizy. W ekstrakcie chlorku wapnia zmierzę zawartość różnych form azotu mineralnego, azotynów, azotanów i amonu. Filtracja zajmuje trochę czasu, od 1 do 2 godzin, aby uzyskać wystarczającą ilość przesączu do analizy. Teraz mam wystarczającą ilość ekstraktu wodnego i dlatego mogę zmierzyć przewodność elektryczną ekstraktu, co daje nam informację o zasoleniu kompostu. Uwaga, w Polsce mierzymy EC bezpośrednio w zawiesinie. Mam teraz także wystarczającą ilość ekstraktu chlorku wapnia i przystąpię do pomiaru zawartości azotynów, azotanów i amonu. Zacznę od analizy azotynów. Jest to aparat do szybkiego oznaczania azotynów, jest bardzo prosty i może być używany w warunkach polowych. Pasek testowy zanurza się w ekstrakcie, a następnie wkłada do aparatu. Po 15 sekundach wynik pojawi się na wyświetlaczu. W tym wyciągu nie mamy wykrywalnej ilości azotynów. To dobry znak. Azotyny są wskaźnikiem, że w kompoście wystąpiły warunki beztlenowe, co jest niepożądane. Analiza azotanów jest nieco dłuższa, zajmuje 60 sekund. Za kilka sekund będę wiedział, ile azotanów jest w ekstrakcie.
Wartość tę można wykorzystać do obliczenia zawartości azotu azotanowego w 1 kg suchej masy kompostu. Analiza amonu jest nieco bardziej skomplikowana. Wlewam 5 ml ekstraktu do małej zlewki. Następnie do zlewki dodaję 10 kropli od czynnika 1, a następnie łyżeczkę od czynnika 2. Po wstrząśnięciu w celu rozpuszczenia odczynnika 2 ponownie używam paska do wykonania testu. Czas trwania testu jest dłuższy, potrzebuje około 8 minut. Do biotestu z roślinami użyję rzeżuchy. Wykonam dwa różne testy z rzeżuchą. Pierwszy test jest otwarty. Używam małych plastikowych doniczek o średnicy 9 cm. W tym teście rzeżucha zareaguje na bezpośredni kontakt z kompostem. Drugi test jest zamknięty. Do tego testu użyję plastikowych słoików. Zostaną wypełnione do połowy kompostem, a następnie zostaną hermetycznie zamknięte. W tych warunkach rzeżucha reaguje nie tylko na kontakt z kompostem, ale także na gazy wytwarzane przez kompost, zwłaszcza jeśli nie jest on w pełni dojrzały. Dlatego drugi test jest bardzo czuły, podczas gdy pierwszy jest mniej czuły. Testowany kompost jest również porównywalny z podłożem referencyjnym. Odniesieniem jest substrat torfowy wzbogacony nawozem mineralnym, aby uzyskać porównywalne odpowiedzi w tym samym czasie. Do testu otwartego po 3 doniczki wypełnia się kompostem i podłożem referencyjnym. Ma to na celu zapewnienie powtarzalności i dokładności testu. Ilość kompostu użyta do testu zamkniętego wynosi 500 ml w słoiku o objętości 1 litra. Następnie dodaję około 1 gram nasion rzeżuchy do każdej doniczki. Nie ważę nasion, ale używam skalibrowanej łyżeczki. Rozprowadzam nasiona na całej powierzchni doniczki. Do testu zamkniętego dodaję również 1 gram nasion rzeżuchy. Ważne jest, aby część nasion była umieszczona wzdłuż brzegu podłoża, ponieważ w tym teście mierzę długość korzeni. W teście otwartym zmierzę masę roślin, a w teście zamkniętym długość korzeni. Wyniki są zawsze porównywalne z wynikami dla podłoża referencyjnego. Pozwala to na porównywanie wyników badań przeprowadzonych w różnych porach roku, latem lub zimą, mimo że warunki środowiskowe podczas produkcji kompostu nie były takie same. Następnie wystarczająco nawilżam kompost i hermetycznie zamykam słoiki. To samo oczywiście robimy dla testu otwartego. Ważne w tym teście jest przykrycie doniczek plastikiem lub szkłem, aż do skiełkowania nasion co najmniej 24 do 48 godzin. W przeciwnym razie powierzchnia kompostu może wyschnąć, a nasiona nie wykiełkują. Można to za to błędnie interpretować jako problem z jakości kompostu. Ważne jest, aby pozostawić wszystkie doniczki i słoiki z wystarczającą ilością światła, ale nie w bezpośrednim świetle słonecznym. W przeciwnym razie temperatura w słoika wzrośnie zbyt mocno, a rośliny nie będą rosły, zostaną ugotowane.
Oto rośliny po 7 dniach wzrostu. Jak widać, rzeżucha na podłożu odniesienia rosła bardzo dobrze. Natomiast niektóre komposty, takie jak ten, bardzo świeży, hamował wzrost rzeżuchy. Wręcz przeciwnie było na kompoście znacznie starszym. Rzeżucha rosła całkiem dobrze. Do oceny testu otwartego mierzę masę kiełków, przecinam je 1 cm nad podłożem. W zamkniętym teście widać tutaj dobry wzrost korzeni na podłożu odniesienia, podczas gdy na niektórych podłożach kompostowych wzrost był znacznie mniejszy. Ten test jest naprawdę bardziej czuły niż test otwarty. Do oceny mierzę średnią długość korzeni, następnie obliczam procentową długość korzeni w porównaniu do długości na podłożu odniesienia. Dla interpretacji wyników testów wartości referencyjne znajdują się w arkuszu informacyjnym bez tło sol dotyczącym jakości kompostu. Ten arkusz informacyjny jest bezpłatnie dostępny na stronie internetowej bez tło sol.